Biegu.pl, cześć. Zakończyliśmy krótki, trzyodcinkowy cykl dotyczący wywiadu w biznesie i przechodzimy do kolejnego bloku zagadnieniowego, inteligencji analitycznej. Przy czym nie jest to blok oddzielony od wywiadu, jak się przekonacie, jest to tak naprawdę pogłębienie tematów, które do tej pory poruszaliśmy. Było mi dość trudno zebrać ten materiał w taki sposób, żeby go również zmieścić w trzech króciutkich odcinkach. Będę wspomagał się notatkami, które mam w ręce, bo naprawdę temat jest przeogromny, znacznie większy moim zdaniem niż temat dotyczący wywiadu w biznesie, a w równie krótkim czasie chciałbym omówić kilka podstawowych pojęć, kilka podstawowych zagadnień i dzisiaj zaczniemy od celów analityki. Następny odcinek będzie poświęcony rodzajom analityki, a ostatni poświęcimy typom analiz. Tematyka, nazwa odcinka jest taka bardzo ogólna, ponieważ w trakcie każdego odcinka będziemy mieli kolejne zagadnienia, kolejne pojęcia podstawowe, w których będziemy musieli się poruszać. Dobra, zaczynamy. W koncepcji CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu, celem analityki jest dostarczanie wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji kierowniczych, skutecznych decyzji kierowniczych, skutecznych dla firmy działającej w otoczeniu konkurencyjnym w zakresie zapobiegania zagrożeniom, wykorzystywania szans oraz likwidacji lub pomniejszania szkód. Wobec tego w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o trzech rzeczach. Po pierwsze o wiedzy, czym ona jest. Po drugie o decyzji, czym jest decyzja, jak się ją podejmuje. Oraz o otoczeniu konkurencyjnym. Lecimy. Po pierwsze podkreślmy sobie, że wszelkie działania związane z inteligencją analityczną, podobnie jak wszystkie, ale to absolutnie wszystkie działania związane z wywiadem w biznesie, są to działania legalne. W pełni, w 100% bezapelacyjnie. Po drugie, świat analityków jest zupełnie inny od świata normalnych ludzi, również od świata wywiadowców. Co to oznacza? Oznacza to, że dane, które są powszechnie nazywane zdobytą informacją, to ta zdobyta informacja, taka pierwotna zupełnie, jest daną dla analityka, nie informacją. Analityk zresztą wszystko, co tylko się da, zamienia na swój specyficzny język, na swoje specyficzne częstokroć symbole, wykresy i inne tego typu rzeczy. Dokonuje pewnego procesu, który nazywamy procesem analitycznym. Wyciąga wnioski, a na samym końcu przekonwertowuje to na język obowiązujący, na powszechny język, taki, jakim się posługujemy. Dlatego dla mnie świat analityki jest naprawdę fascynujący. Powiedziałem, że analityk dostaje do obróbki surowe dane. Te dane dla analityka są taką informacją potencjalną. Dlatego, że oprócz samej treści tej informacji analityk nic nie potrafi powiedzieć o tym, czy jest ona wiarygodna, czy nie jest wiarygodna i tak dalej. Dlatego, żeby dana stała się informacją, musi nastąpić dwustopniowy proces. Pierwszy musi nastąpić ocena tej informacji, drugi ta informacja musi zostać przeanalizowana. Co to oznacza? Ocena informacji odbywa się w oparciu o dwa kryteria. Pierwszym ocenia się dotychczasową wiarygodność źródła tej informacji. Po drugie, oceniamy, w jaki sposób weszliśmy w posiadanie tej informacji oraz czy ta informacja może zostać zweryfikowana przez inne, niezależne źródła. Podam tutaj taką ciekawostkę, żeby być bardziej zrozumiałym. Załóżmy, że informacja pochodzi w ogóle z nieznanego źródła, nigdy w życiu nieweryfikowanego. Ta informacja jest oceniana jako niewiarygodna,
ta informacja jest oceniana jako bardzo prawdopodobnie nieprawdziwa. W końcu ta informacja, nie posiadamy żadnej możliwości oceny tej informacji przez jakiekolwiek inne źródła. Czy taką informację odrzucamy? Jest to najniższy poziom informacji, jaką możemy posiadać. Wydawać by się mogło, no przecież informacja niewiarygodna do kosza. Tak nie jest. Tak nie jest, ponieważ istnieje tak wiele luk poznawczych w trakcie procesu analizy, że również taka informacja może zostać wykorzystana, oczywiście pod warunkiem stosowania pewnych bezpiecznych metod analizowania. Żebyście się nie oburzali na to, że przecież co to jest za informacja, ja od razu powiem, że taką kategorię informacji otrzymuje 99,99% wszystkich informacji medialnych i prasowych. Kolejnym krokiem postępowania z danymi, już po jej ocenieniu ich, jest ich przeanalizowanie, czyli osadzenie w pewnym kontekście i skonfrontowanie z posiadaną już wiedzą. Wynik tej analizy daje nam informację. Potrafimy ocenić, czy jest ona wiarygodna, czy jest ona niewiarygodna. Potrafimy powiedzieć, w jaki sposób ona się wpisuje w znacznie szerszym kontekście tego, nad czym się zajmujemy. Część z tych informacji, które zostaną już przeanalizowane, otrzymują status informacji, może stać się informacją kierowniczą, czyli właśnie tą informacją, na podstawie której podejmujemy decyzję. I tutaj jest ciekawostka. Najkrócej jak tylko można powiem, co to jest decydowanie, podejmowanie decyzji. Decyzja to jest działanie lub zaniechanie działania. Dlatego, że skutki działania bądź zaniechania działania zaistnieją w przyszłości. Jakiekolwiek odkładanie decyzji na wieczność, na później, na potem, nie mówię, że nie ma sensu, ale jest decyzją. To nie jest, że odkładamy decyzję. Podejmujemy decyzję, czy nam to się podoba, czy nam to się nie podoba. Tak przy okazji przypomnę tylko, że proces szefowania, czyli proces podejmowania decyzji, odbywa się na każdym etapie tegoż właśnie procesu. Czyli na etapie planowania, organizowania, przewodzenia, czyli tak naprawdę motywowania oraz kontrolowania. To warto pamiętać. Decyzje podejmujemy na podstawie osądu, tak? Czyli intuicji lub wiedzy. Każdy sposób podejmowania decyzji w danej sytuacji może być dobry i właściwy i właściwie jedyny, jaki możemy wybrać. Intuicja opiera się na doświadczeniu i przekonaniach. One tworzą pewne takie przeczucie, na podstawie którego możemy podejmować decyzje. O wiele stabilniejszym fundamentem jest oczywiście wiedza. I w naszym przypadku mamy do czynienia z wiedzą indywidualną, na przykład każdego pracownika, oraz organizacyjną. Ta wiedza indywidualna, ona wynika z edukacji formalnej. Każdy z nas kończył edukację na jakimś poziomie. Oraz z edukacji nieformalnej, czyli z wszelkiego rodzaju szkoleń, z wszelkiego rodzaju warsztatów, z wszelkiego rodzaju certyfikowanych zdarzeń i tak dalej, z samokształcenia. Oraz ta wiedza indywidualna wynika z informacji, w posiadanie których każdy z nas wchodzi przez całe swoje życie zawodowe i prywatne. Natomiast wiedza organizacji, ona wynika zarówno z tych informacji, w posiadanie których wchodzimy, i to zarówno tych indywidualnych pracowników, na przykład pracowników, ale nie tylko, bo również zarządu, właścicieli i tak dalej, jak również ta wiedza pochodzi z analiz, z analityki. Jest to o tyle ważne, że nie w kolejnym, ale jeszcze w następnym odcinku będziemy mówili o poziomach analityki. I wówczas postaram się pokazać, w jaki sposób firma zaczyna konkurować w oparciu o analitykę.
Nas interesują analizy decyzyjne. Ostatnio przeanalizowałem sobie, co to oznacza i wyszczególniłem kilka takich cech, które charakteryzują ten typ analityki. Po pierwsze, odnoszą się one do wydarzeń bieżących i do przyszłości. Wszelkie analizy historyczne, retrospektywne, one są dokonywane o tyle, o ile one są nam niezbędne do zrozumienia dnia dzisiejszego i przyszłości, pewnych prognoz przyszłości. Po drugie, analizy te przygotowywane są dla kadry zarządzającej. Po trzecie, stanowią one podstawę podejmowania decyzji biznesowych. Po czwarte, zawierają tylko i wyłącznie kwestie najistotniejsze. Widać to na schemacie takiej analizy. Decydent nie dostaje całego wielkiego elaboratu. Decydent dostaje rekomendacje, wnioski i konsekwencje analizowanych danych. Warto również podkreślić, że analizy decyzyjne opierają się na niekompletnych danych. I w tym momencie przypominam kazus tego, o czym mówiłem wcześniej, tej informacji, która jest totalnie, kompletnie niewiarygodna i pochodząca z nieznanego źródła. Właśnie dlatego używamy, ponieważ mamy niekompletne dane. Przejdźmy może teraz do tego, żeby opisać, czym jest konkurencja. Konkurencja to walka o zyski pomiędzy rywalami oraz firmą i jej otoczeniem konkurencyjnym. Powiedzmy sobie teraz, jak wygląda firma. Pojawia się nagle taki twór jak firma. Czym on jest? Z punktu widzenia analityki widzimy trzy okręgi. Okrąg pierwszy, wewnętrzny, jest to środowisko wewnętrzne, tak? Są to pracownicy, właściciele, zarząd, kultura organizacyjna, otoczenie fizyczne. A następnie mamy dwa dalsze kręgi zewnętrzne, otoczenie bliższe, celowe, czyli tak zwane mikrootoczenie, oraz otoczenie dalsze. Jest to takie otoczenie ogólne, zwane makrootoczeniem. Otoczenie bliższe jest to ta sfera, w której odbywa się bezpośrednia walka konkurencyjna. Jest to ta sfera, na którą firma wpływa bezpośrednio i która to bezpośrednio wpływa na firmę. Otoczenie bliższe składa się z klientów, konkurentów, dostawców, regulatorów, czyli instytucji państwowych, które zostały powołane po to, żeby regulować dany rynek, oraz z sojuszników strategicznych. Jeśli mówimy o konkurentach, również możemy wyszczególnić trzy takie typy konkurentów. Możemy wyszczególnić konkurentów bezpośrednich, czyli z tego samego sektora, pośrednich, są to producenci substytutów, oraz potencjalnych, czyli tych firm, które starają się przełamać bariery wejścia i wejść na dany rynek. Otoczenie dalsze to inaczej warunki funkcjonowania firmy w danym państwie. Możemy wyszczególnić kilka wymiarów. Jest to wymiar międzynarodowy. Jest to wymiar ekonomiczny, polityczny, prawny, ekologiczny, kulturalno-społeczny, demograficzny, technologiczny również, bardzo istotny. Na zakończenie podkreślę raz jeszcze, że celem analityki jest dostarczanie wiedzy niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji kierowniczych, niezbędnych dla firmy działającej w otoczeniu konkurencyjnym w zakresie zapobiegania zagrożeniom, wykorzystywania szans oraz
likwidacji bądź minimalizacji szkód. Myślę, że w tej krótkiej quasi-definicji zawiera się to wszystko, wszystkie te definicje pojęć podstawowych, które poruszyłem w ciągu tego odcinka. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na następny, gdzie już nieco konkretniej będę mówił o rozwoju analityki. Rozwoju analityki w firmie. Na zakończenie odcinka chciałbym bardzo podziękować za konstruktywną krytykę, którą otrzymałem z Waszej strony. Jak widzicie, staram się wprowadzać Wasze uwagi w życie podczas realizacji kolejnych odcinków. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, nie żałujcie lajków, nie zapominajcie o blogu. Zaglądajcie na stronę grupy na Facebooku, zaglądajcie na stronę bloga na Facebooku, zaglądajcie na Instagram. Jeśli uważacie, że warto byłoby wesprzeć działalność Szpiegula, zapraszam na Patronite'a. I co? Byłoby na tyle i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!